Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Core Light. Core Light! Core Light? Ej, ja mam życie, które pracę, no. Staż dziab. Staż dziab. Staż dziab. Staż tap. Dzień dobry. Czy jak to tam było? Dobry. Core Light, Dark Staszek niech będzie, a skoro Core Light to Dark, Dartch Staszek niech będzie. O. Tak, ponieważ no tutaj z kamień, papier, nożyce zabawy wyszło, że ja mam pływać na bezdechu z lampką, a Staszek będzie pływał w akwalungach i sprawdzał co tam, ale wiesz co, przepłynąć nie jest tak łatwo. Nie, no co to tam nas czeka? Jestem wiemy, co nas czeka. Ale wiesz, o, to dobra. Piki nas czekają. Ja więcej te... O, dobra, wiesz co, ja może jestem... Ile masz sekund w ogóle jeszcze? 150. A ja mam 30. Bardziej czego wiesz mógłbyś co? A ja bym przyłączył lampę. A mnie zastanawia jedna rzecz. Jakbym przyłączył sobie czapeczkę teraz na tą pływającą i mam stówkę. Okej. Okay. Dobra, no dobra, ale... To pokonajmy tego topnika. Topika. Dobra. A ty to a cokolwiek widzisz? Bo ja to na ślepo trochę. Znaczy widzę oczy ich czerwone. No właśnie. Przez te oczy. Oczy czerwone, czerwone. Ja nie wiem czy je atakuję, mam nadzieję, że tak. Chyba trochę tak. Jeden nie żyje już. Tak, oba nie żyją. Dobra, możemy to płyniemy dalej. Płyniemy w ten szlamie naprzód. No, bo no pamiętaj, że zabijanie topików też daje nam... Ty to miałeś tlen teraz. O ja, ten. Tu są jakieś te... Kolejne pnącza. No, ale ja mam nożyk, więc ja mogę to ciąć. Ale to tam widzę światło. To dobrze, ile masz sekund jeszcze? 140. Ja mam 60, ale to... To kurczę, mogłem tego jednego ubić na koniec. Ostatni się nie przejmuj, płyniemy dalej. Wiesz, jest dobra, wiesz co, cofnij się. Cofnij się po tlenu. Ale zabij. Są u góry można sobie po tlen skoczyć. Tak? O, no. Faktycznie. O, widzisz? Ja bym tego nie zauważył. I tu są te bobki, które... Oj. Tylko nie mogę... Ale ta włócznia jest wolna. Kurczę, jestem tak nieprzyzwyczajony do takiego opóźnienia tej włóczni, że trzeba kliknąć, tak? Poczekać, no. A, jesteś za bardzo przyzwyczajony do łuku i do kuszy. Do tego, co jest na zewnątrz. Dobra. Dobra, bo się obijamy. Zastanawiam, czy nie wziąć jednej pałki. Łodyga, zgarnij. Albo dwie nawet, bo a możesz, wiesz, to będzie jakieś świeciło światło chyba, robi, tak? No. To też sobie możesz wziąć, jakbyś chciał. Zostawić tutaj po jednej na korytarzu, żeby jednak... Ale na są dole, dwa te kierunki. Się świecą. Kurczę, to jest dłuższe niż myślałem. O kurczę, to miała być szybka akcja, nie? No, dobra, popłynę wzdłuż światła na razie. Mówisz? Płyniesz to czekaj, czekaj, jeszcze nie płynie, ja sobie wezmę... A, dobra. A co to jest? A, to jest żarcie. Dobra, to ja zostawię po jednej lampce, żeby jakbym zginął, to żebyś miał też opcję wziąć. Dobra. Duszę shift i płynę za tobą, jestem. Dobra. Tutaj jest znowu są topiki, znaczy nie topiki, ale... tylko te. Czekaj, wiślarki. A czemu to... O nie, to jednak nie działa tak jak myślałem. Myślałem, że te łodygi działają normalnie, jak światło. Nie działają jednak? Nie, jednak nie, to mi się coś pomyliło. To piję wieślarki na razie. No. Cyk. Dobrze, że mają oczy czerwone. No. Co ciekawe, tylko nie możemy zabrać z nich... Nic. Gorszy będzie powrót tędy. Damy radę. Tylko szkoda, że tu rzeczywiście jest tak ciemno. O, kolejne wieślarki. I kolejne... O, co tu leży na ziemi? Kruchy kwarcyt. O, to już miło. Już zbierasz? Chyba widzę naukę. To brzmi jak topik. Topik, tak. Na topik to jest mega ciemno. No właśnie, ja bym wolał przy tym... A jakbyś się wycofał na światło tutaj? Ja go będę bił, bo ja potrzebuję trochę tlenu. Nie wiem, jak z twoim tlenem. Dobra, mam 120 jeszcze. To ja mam 76, to ja może ubiję tego topika, żeby sobie wziąć tlen. To ile on ma życia? Już nie ma życia. Już zginął. Ale zobacz, co tu jest! To nie jest tylko susurowa nauka. Zobacz, mega mleczak! Warto było. Ale pytanie, czy to koniec drogi? Chyba koniec drogi. Zbieraj. Tam coś jeszcze... Wziąć... No, a nie, tam są... A widzę tego, topnika. Czekaj, kurczę, szkoda, że ciepło. Szkoda, ciepło, że ciemno. Zabrałeś jednak... No teraz? No a to wiesz, a ty naukę zabrałeś. To prawda, zabraliśmy, no. Dobra, wracamy, tak? Czekaj, bo chcę ten zegarek wziąć jeszcze. O Jezu, a ja tu nic nie widzę teraz. Ale tam, wszystko? No to tego się bałem. Nic nie widzę. A znowu jak założę czapkę. Czekaj, ile będę miał sekund? Czemu się nie świeci? O, dobra, tam świeci chyba. Się, jesteś... 14 pokaż sekund. Kierunek. Nie ten kierunek, drugi. Pokaż drugi kierunek, pokaż. Dobra, czekaj, ja muszę jest. Czapkę. Okej. Okay. Dobra, to płyń za mną. Ja 20 sekund mam. Dobra, 20... z shiftem zasuwaj. Ja wiem, ale żebym ja się w miejscu nie zatrzymał gdzieś. Uważaj, są korzenie po drodze, uważaj, tam przy shifty są korzenie. No o Jezu, chwilowo to jest na twoim tyłku siedzę, 15 sekund mi zostało, o, ile masz sekund jeszcze? 80.
No nie, 10 sekund, 9, o nie. 8, 7, 6, płyń. 5, płyń. 4, nie, płyń. No nie, dlaczego płyń. To w tej grze musi być tak... Płyń, płyń. Nie, zginąłem. Oż cholera. I co teraz ja mam zrobić? Oż cholera. O kurcze. A to już było, a to już był tlen. A wiesz, a jaki jeszcze mam problem? No. Ja nie mam maski gazowej, żeby tam zejść, a to jest na tym terenie zakażone. Ło. Musisz podnieść moje rzeczy, zdecydować, co jest istotne, co nie. Podnieść, nie jestem w stanie podnieść twoich rzeczy chyba. Nie mogę klikać twoich pleców. Widzę twój plecak tak naprawdę, ale... Myślę, że możesz mój plecaczek. Plecak, Korle, nie kradnij! A. To jest nie kradnij. To teraz nie wiem, co zrobić. Znaczy, wiemy, co powinniśmy zrobić, nie? Ale to może być za chwilę oburzenie. No. Ale z drugiej strony... Musisz przyjść i mnie tam wprowadzić. O ja pierdziele. Co tam? Odsłonięta rura. No to nie płyń tam. To nie płyń tam. To musimy wracać razem. Znaczy, wiesz co, wyszedłem po prostu. Wiesz, po prostu wyszedłem stąd. Jestem na strefie gazowej. Wyszedłem na powierzchnię. A, z drugiej strony? Tak. Zobacz sobie na mapie. To jak tam będziesz stał, to ja bym musiał sobie maskę zrobić. A jesteś blisko, faktycznie. No właśnie o to chodzi. A to nie jest długa strefa. Kurczę. Bo może wiesz, wskoczyłbym tam i odzyskał plecak z tamtej strony. Nie musisz mieć maski gazowej. Mówisz, że dam radę bez maski? Tak. No bo to zobacz, w ogóle okrążysz tutaj, tylko musisz przeskoczyć przez murek. No właśnie, tylko czy ja przeskoczę przez murek? To jest pytanie. Czy to nie jest ten murek z kasetą, po której się wchodziło na górę? Zaraz zobaczę. Jak ja bym musiał iść tu bardziej wzdłuż. To ja ci zaznaczę. Czekaj, swoją pozycję i tutaj jest właśnie wejście. A coś mi nie pasuje. Tu jest gaz. Tu jest gaz. Czemu mnie tu już struło? Wiesz co, ten gaz chyba idzie trochę bardziej niż nam się wydaje. Znaczy, troszkę staraj się iść obrzeżem po prostu na razie. No, ale mi się wydawało, byłem. Nie, no widać jak jest na mapie taka kropka, nie? Więc... No, ale ona jest trochę szersza niż to, co jest na mapie. No, ale dobra. Ale tutaj nie ma... Słuchaj, ja nie mam na sobie maski gazowej, jak jestem w tym miejscu. I nic mnie nie rani, więc jak zrobisz dużą pętelkę, to myślę, że damy radę, a ja przy okazji zbuduję ci nam ruszt. Buduj. I sobie zjemy coś. Znaczy, ja potrzebuję zjeść. Ja nie mam w ogóle surowców, żeby to zrobić. OS. A, widzę kasetę nawet chyba, po której będę mógł wejść. No. Ale jak znajdziesz kamyczki, gałązkę, to bierz. Bo potrzebujemy kamyczków i gałązki, żeby móc zjeść cokolwiek. Żeby nie jeść batoników. Gałązki mam. Dobra, słuchaj, kamyczki. Cztery kamyczki po drodze szukaj. To zobaczę. Kurczę, to jest chyba ta część ogródka, którą my widzieliśmy na koniec wczesnego dostępu, że tu praktycznie nie było treści jeszcze, nie? Tak. Myślisz, że to miejsce? Tak mi się wydaje, że to jest to miejsce. Okej. Tylko co tu tak hałasuje? To mnie trochę przeraża. Nie wiem. To wiesz, to są jakieś dźwięki niebezpieczne. No wiesz, jesteśmy poza murkiem, to jest ta strefa, wiesz, nieznana, więc nie było nas. Wszystko. Kurczę, jakbym miał młotek, to bym ci przyniósł kamyczki, a tu... Nie, malutkie kamyczki są potrzebne. Gałązki mam, nie musisz. O, jesteś już, zobacz, jestem, jak pięknie. Ale szukam kamyczki. A to tu jest niedaleko, kamienie są do rozbicia tam, jak pójdziesz. Tak, to ja mogę rozbić kamienie. Dobra. A mówisz, że tutaj... A jest, widzę. To mówisz, że jak tu zanurkuję, to będę widział plecaczek. Znaczy... W pękniętej rurze. Jak zanurkujesz, czy będzie widać plecaczek? Aha, to tu jest tu, okej, widzę. Tak, ta rura pęknięta, tylko tam wydaje mi się... Wiesz co, spróbuj tam ze światłem. Możesz tylko spróbować. Tylko światło jakie? Skąd wziąć? A, mogę ci dać, tylko jak go zgubisz. Ale to mówisz, że jestem w stanie tam w 45 sekund dopłynąć do swojego plecaczka? A dobra, do tej przestrzeni może nie tyle do plecaka. Ja mogę płynąć pierwszy, to jeszcze... Tam jest jeszcze powietrze do wzięcia. Albo właśnie, no to ty płyń ze... Aha, nie, to i tak nic nie daje. Znaczy płynę i tak z tobą, tak? Będę ci... No będę to płyń światłem, a ja mam do oddychania w takim razie. Dobra tylko możemy dokończyć to? Brakuje trzech kawałków trawy i... A, sucha trawa. To jest trawa. Do zebrania. No ja easy. Póki co mam tylko dzidę i to jeszcze zepsutą, więc... Spoko, tam są jakieś topiki, ale się nimi nie przejmuj. Nie topiki, właśnie, tylko te wieślarki, więc się nimi też nie przejmuj. Mięso z wieślarki by można było na ruszt wrzucić. No dlatego tutaj zobacz, wrzucam i ja mam po prostu dwa mięska już się pieką. Tylko jedno będę musiał zjeść, żeby nie mieć strat na staminie i płyniemy. No też bym jedno zjadł. Patrzę, czy wody jeszcze nie ma, ale nam wyszła misja ratunkowa, to co lubię. Co ale zobacz, czerwony? Bez ściągania plecaków i bez ładowania zapasów. Kombinacji. Więc jest dobrze.
Ale najlepsze jest to, że nie wracaliśmy do tej bazy jednak, bo jakbyśmy wrócili i przyszli tu i zobaczyli, że było wyjście z drugiej strony, takie tak. Cyk-cyk na szybko, to byłby ból. Znaczy, i tak byśmy dopłynęli chyba nie do wszystkich miejsc, które byśmy chcieli. Just like a fruit pounder. No. Dobra, to jestem twoim to światłem co? W takim zakładasz wypadku. Światełko? No, dajesz. Tak. I'm all geared up. No. Wydaje mi się, że... Zobacz, co tu chodzi! Czarna mrówka! Już ją trzeba klikać. Gdzie ona? Właśnie. O, jest. Kliknąłeś? Dobra. No. Dobrze. Dobra. Czarne mróweczki chętnie, ale to później. Robotnice. Dobra. Dobra, to mów... To lecę za tobą. Dobra. Tu było no powietrze. 100 centymetrów tam niby. Tak, ale po drodze jest powietrze. Widzisz, tutaj będziesz mógł sobie zaciągnąć powietrze. To jest to, co my wypływaliśmy? Nie, to jeszcze inne wypływanko, no. Tak. A wiesz, ja mam 40 sekund mimo... Czekaj, 40 sekund mimo posiadania... A powinieneś mieć 45 mutacji. Nie, to nie były beczepłuca. O Jezu, znowu pomyliłem. No. Ja się nie dziwię, dlaczego ja mam... Siedzisz pod wodą problemy w ogóle. Czemu tak, nie tak, wypłyniesz tak, spokojnie, sobie? Bo szukam mutacji. Ale to nie lepiej, dobra, jak będziesz było na powierzchni? Nie, bo dam radę. Nie utopię. Nie, no dobra. Młodzież dobra morska. Bo bycze płuca mi się tak kojarzą z większą pojemnością tak, płuc. Jesteś? Oddycham, no. Dobra, no jest, płyniemy. No i teraz jest szybciej. No kurczę. Widzisz, to no, tu jest blisko. Olej na razie wyślarki. No, no, tu jest twój dobra, plecaczek, widzę proszę bardzo. Kurczę, to ile zabrakło? Z 5 sekund? No. Jak wziąć co wszystko? A, bo ja... Coś zabrakło ci? Miejsca? Nie, miałeś coś no w plecaku. Właśnie, bo ja mam te. 25 weź sekund, bo, więc się bo mnie biją. Nie, ja mam, tylko weź, bo mnie biją. Nie kurczę mogę. Uciekam stąd. Weź plecak. No nie bierz gałązek, kurka, co to ona ci się robi, tlen no skończy. Ja mam dużo tlenu, bo a ja mam tą maskę czapeczkę do oddychania. Tak, tylko ja muszę. Okej, wziąłem plecak. Mogę spływać. Dobra. No myślałem, że to ma rzeczywiście pusty ten. Pusty, nie. Pusty plecak. Gdzie ręce jesteś? Walczę a z tym wieślakiem, bo zrobimy życie sobie mięso z tego jeszcze. Dobra, czyli akcja ratunkowa wyszła. No i to są no właśnie te rzeczy, które masz, jak nie masz save'a, nie? To jest, tak, to jest ten nerwy, to był stres. Tak, ale to był smutek, fart. To był fart totalny, że pęknięta rura w tym miejscu. No tak, trzeba było wracać do bazy. Oj. Co jest? Oj. Co jest? Nie, a, nic. Od brak tlenu. Brak tlenu. Dobra. Ja nie zbieram tych na górze roślinek, bo one są a fajnym punktem. No, ta rura się ciągnęła gdzieś tam dalej, czy to już było wszystko? A no byliśmy w obu, na obu stronach. Znaczy nie, no ta, no ja na tej pękniętej nie byłem. Na której? To prowadź. Pękniętej. Znaczy, no, no tak, pęknięta, ale tam jest koniec rury. A, no właśnie o to mi chodziło, chyba, czy to jest koniec rury. Czekaj, gdzie ja płynę? Źle płynę, no dobrze, czy dobrze płynę? Nie, dobrze, tutaj możesz powietrze zaczerpnąć sobie, a sobie ale nie, bo założę ja chcę wpłynąć z powrotem do pękniętej rury. No tak, to dobrze. To dobrze? Dobrze. Bo ja już, wiesz, nie patrzę na mapę. No. A dobrze, masz rację. Zobacz, tam dalej jest zamknięte, widzisz? No muszę zobaczyć, no. Nie ma o, jak nic się jasno zrobiło, no faktycznie. Zapchana. Kurczę, ciekawe ile było takich graczy, że do tej bazy doszło przez pękniętą rurę, a nie tam tym normalnym wejściem. To byłoby twój styl. Ty lubisz tak od innej strony wchodzić niż trzeba. Dobra, to co mówisz, że czarną mrówę od razu robimy? Też jak już tu jesteśmy? No możemy z jedną, ale wiesz co, ja mam pełen ekwipunek, ty też masz pełen ekwipunek. Ale to wiesz, ja mam do wywalenia jakieś tutaj kamyczki, o, nos rejkowca to tam... Krzemień, no. No, rejkowca nam niepotrzebny. Ja w ogóle nie mam picia, ale tu są trawy, może tu się uda picie jeszcze zlokalizować. A wiesz co, a ja mam... A czemu moja manierka jest pusta? Ja nie, też mam pustą. Jedno chyba, albo piliśmy tam. Dobra, ale no widzę wodę na trawie, tylko żeby ona nie wpadła do wody. To postaraj się poskakać, żeby zebrać tę wodę. Ale to nie, to chodź, bo to dla ciebie będzie. Mam wodę. A wodę masz. No to dobra, to ja sobie. To co, mogę się tej napić, tak? Pi, myślę, że tu znajdziemy też trochę tej wody. Dobra. Zastanawiam się, co to jest. A, no, ten różowy, co to jest to czerwone? To jest, może to jest ta piaskownica? Czekaj, jak to na mapie wygląda. A faktycznie taki jakby. A tam w środku jest stalak, burgerka. No. Tylko wejść to też nie będzie łatwa sprawa. To będzie budowanie pewnie potrzebne, żeby tam wejść. Dobra, gdzie są te mrówki? Czekaj, bo tu jakieś dźwięki coś wydaje. No też w tamtą stronę bardziej. Ale tam widziałem patyczki, no da radę wybudować schody. Szukam jeszcze trochę tej wody. No powiem to ci tu jako... O kurcze! Znaczniczek jest? Budujemy. A, to idę. Ale w sensie taki znacznik z misji? Znacznik. No znacznik co ten... Co o, dobra, czekaj, tam jest ten. Bombardier, ale mam wrażenie, że tu jest chyba wejście... Zakrzywiona łopata. Okej, ale nie o to mi chodziło. Tu jest, wygląda jakby to było, wiesz co?
jakieś wielkie mrowisko i może to jest mrowisko czarnych mrówek na przykład. Kurczę, a to są patyczki, widzę. Chociaż jesteśmy w innej strefie w sumie niż się spodziewałem, że będziemy. No. Ale co, bo dzisiejszą misją miało być eksplorowanie, tak? U ciebie? Tak, ta część świata. No w ogóle ta część świata nam się tu pięknie odpaliła. Ale nie ukrywam, że teraz mam wewnętrzną misję wdrapać się na tę piaskownicę, tylko się zastanawiam. A wiesz, gdzie możemy się wdrapać najpierw? Wiesz, gdzie mieliśmy się wdrapać, zanim żeśmy spadli tu, do tej wody? Gdzie się wdrapać? No, gdzie mieliśmy się wdrapać? Ach, szczyt herbicydu, tak? Tak. Bo tam jest znacznik przy okazji do zaliczenia misji. Tak. Zastanawiam się, oj, czerwona mrówka, znaczy czarna mrówka żre nasze jedzenie. A, dobra, to możesz zebrać. Się zastanawiam, faktycznie. Ale nie, bo się zastanawiam, czy ją atakować, czy nie. Wiesz co? Spróbuj. O kurcze! Wiesz co? No. Mam wizję. No. Jesteś mi tu potrzebny i zobaczysz coś fajnego. Tak, więc możesz przyjść do mnie, to będziesz miał coś fajnego do pokazania, bo mam wizję, dobra, która wydaje mi się, że wypali. Tylko czekaj, to mięso ogarnę. Szkoda, że nie mamy tych żołędzi, bo bym drabinę wybudował tam do góry, ale to znowu potrzeba tych żołędziowych rzeczy. Tak. No, no ja postaram się w tak wypadku sam zabić bombardiera, bo i tak musisz tu przyjść. Bombardier to jest rzecz. Dobra, a czekaj, to wrzucę, najwyżej mrówka zjeść. Idę do ciebie, no i co tam za wizja? Bo kurczę. Możesz pomóc mi z bombardierem? Albo nie. Oj, będzie pluł. Będzie pluł. Bombardier, jesteś już dla mnie easy targetem. Wow, a to tu jesteś, ty, okej. Okay. Walić w niego czy nie? Nie dobra. Musisz. Dead! I teraz chodź, zobacz. Bo ty masz trzy bomby, prawda? Cały czas masz je ze sobą znalezione. Mam, no, no. No, dobra, to chodź. Widzisz tę łopatę? No. To teraz zobacz łopatę tu. Łopatę widzę. Zobaczymy, zagadka dla ciebie. Dlaczego wspomniałem o bombie? Że co, że ten... A, kamień jest, okej. Okay. Tylko, wiesz, tę bombę łopata trzeba... się Może się łopata przewróci, no. No, tylko dobra. Tylko pytanie, czy jesteś w stanie dobrze położyć tę bombę, żeby wybuchła obok kamyka? Zawsze. Bo nie masz przylepionej. Uwaga! O, ładnie! Dobrze! Wow, Joko mechaniko! Wchodzimy! No. Łopata została zwalona! Myślałem, że... Czekaj, a coś się... Coś się jakby burzyło na nasze tutaj... A wejście wyżej! No to widzisz, zobacz, to jest gdzie my wchodzimy! Na stolik mistrzostwo eksploracji. Wchodzimy! Aż mnie gruźlica złapała! Co tu jest? Ło, jesteśmy na jakimś stole, banan! To ja zobaczę... O, gdzieś to jest baza! No. Ty, widzę gumę na tym. Widzę... O, jest piórko niedaleko, co jest Nie, myślałem, że to jest... Nie! Nie! Co jest? Spadłeś w dziurę? Nie uwierzysz! Ile masz życia? Jeden HP? Dosłownie... Jeden HP! Przeżyłem upadek. Kurczę, a to twórcy znowu zrobili ten sam patent z tyrolką, że jest tyrolka, ale czy ona zadziała i to... O, a udało ci się odkryć, podskoczyłem. Posterunek terenowy. No tylko się zastanawiam, jak tam się wdrapać, bo teoretycznie jest tyrolka, ale z drugiej strony ona jest wyżej od nas. Więc jaki sens tej tyrolki tam jest? Nie, to kolega prawie zginął. Nie, tyrolka ważniejsza zamiast tutaj, prawie nie wiem, pocieszyć. Robi wielką różnicę. Przyjść, podnieść go, pocieszyć, poklepać po... No nie, no, wiesz co, ale mi się wydaje, nie będę nic sklepał, się wydaje, tak mi się to tak samo wydaje. Z tym drzewem było i tutaj też, że te tyrolki, jak masz taki zaczątek, tej takiej różowej, to co? Musi być jakiś sposób, żeby się do nich podpinać. Podobno w komentarzach czytałem, że nie. No kurczę, że to jest tylko sugestia, że tam powinieneś pójść. A. Że to jest sugestywne jedynie, no. No to tak, aż się prosi, żebyś miał taki, nie wiem, hak na linię, że wbijasz i do tego przyciągasz. No ja się zgadzam. Że to byłaby fajna opcja. Może twórcy myśleli, że coś takiego zrobią. Widzę ząbek, ale chyba nie ma w tej chwili dojścia do niego. To ja jeszcze raz wchodzę na łopatę w takim razie, bo... Hmm. Jezus! Co mnie strafiło? Wiesz, co? Coś na mnie pluło, ale nie mam pojęcia, co mnie zaatakowało. To mnie pocieszyłeś, ale to ładnie ten ogródek widać cały. No. No mnie zastanawia ta piaskownica, bo ona też
całkiem fajna się wydaje. Gdzie lepiej się wdrapać? Czy na nią? Wiesz, co mi się najbardziej podoba? Że z tego stołu, jeżeli uda się wejść jeszcze wyżej, będzie znakomita opcja do zbudowania tyrolki powrotnej do domu. A, mówisz, aż... O kurczę, ile tej... Elo? Pajęczyny, no cześć. A, jest rzeczywiście, no, jest no, tyrolka. No właśnie, widzisz, ale po drugiej stronie stołu, jakbym widział książkę, może po tej książce da radę wejść wyżej. A byłeś już w tym boksie? A myślisz, że dolecisz do niego? Wydaje mi się, że... A, ty masz na czym. Już sobie wziąłem, no bez przesady, tak? Chociaż tam coś w środku musi być. Jest ząb, bo tam widziałem ząbek. Ząbek? Tak, tam jest ząbek, ale biały. No, znaczy... nieważne, czy biały, czy nie biały. Jest ząbek. A banana idzie pokroić, czy nie? Zobacz. Nie. Nie? Tu, tylko jak przejść na drugą stronę? Ile tu tych pszczół lata, czy bąków? No właśnie, zobacz, czy to są dalej pszczoły, czy to jest nowy przeciwnik. O, tam woda. Nie, to jest chyba to, co było do tej pory. Zobacz, to jest dużo ich przede... Może jakiś ul tu jest? To samo, ale... Albo słodycze może. Patrz, ale coś różowego, jest guma nad tobą. Tak, guma. No to ci mówiłem, że przylepiona jest do... tego. Wymaga narzędzia do kopania. Tak, na poziomie drugim. Przecież gumę odkryłem przy trupie chomika. A. Bo się okazało, że to chomik. Co w sumie było logiczne, bo tam było opisane, że tutaj leży mój chomik, był grób chomika. A to tak, ten kamyczek. Wow, ale ta piaskownica ma oczy, widziałeś to w ogóle? No, widziałeś, no, na pewno widziałeś. Mnie bardziej zastanawia, jak po tym drewnie przejść na drugą stronę, żeby może móc... jest drugie wejście? Czekaj, chyba po gwoździu dam radę. Pszczoły nie są agresywne, nie? Nie, dopóki ich nie zaatakujesz, nie są. Dobra, to nie będę atakował. Jeszcze patrzę, czy tu do tego... A zbadałeś soczek? W sensie? No soczek, czy zbadałeś? Nie, wypiłem, więc mam nadzieję, że podczas picia doszło do badania. No chodzi mi o... Nie, są agresywne! Dlaczego? To może nie są pszczoły! Nie, no muszą być pszczoły, bo nic na skanerze nie wychodziło, ale ja nie wiem, czy ja to przeżyję. Kurczę, no nie atakuj mnie, pszczoła! Jestem w bazie. A może one bronią jakiegoś ula? A, dwie mnie! No widzę, czemu? Dobra, muszę się ratować, uciekać od nich. Ale widzę, się wpakowałem właśnie. Bez... Dobra, ale nie, to chyba... straciły agro tak. Troszkę? Troszkę jedna. Jeszcze cisną. Musisz się schować im z widoku. Dobra. Znaczy, przypomnij, że pszczoły są easy do zabicia. Znaczy, nie wiem, z mojej perspektywy easy, może z twojej niekoniecznie, ale... A czy... No, ale ty masz jakieś tam tarczki na nie, stosowałeś i tak dalej, nie? To... Znaczy, ciekawe jest to, że ty tam wszedłeś, znaczy, że jest przejście. No tak, tak, po drugiej stronie stołu masz takie znalazłeś wyjście coś, wygodne. Tak? No. Dobra, patrzę. To jest dużo jakichś puszek. Jakichś puszek. Kurde, ile tu jest... Do jak tam byłeś, jak topnik. Tak, że jestem... Znaczy, pewnie jak do ciebie pójdę, też będę atakowany. Dobra, idę do ciebie. No ale ty lubisz się z nimi bić. Ale czemu one są agresywne? Ty, ale to chyba... Nie... I tak nie wiem, czy jest wejście wyżej. Mi się wydaje, że udało są agresywne. Przenośna lodówka. Wykryto zagrożenie. Dobra, pszczoła mnie atakuje. No. A, i zaraz mnie zabije. To jest ciekawe. To jednak jest mocna, czy nie? To masz drugą, uważaj, z rządu, leci strzelać do nich, czy nie? Ja ledwo żyję. Mam pół HP. Dosłownie. A ona jeszcze coś rozsiała. O tak. Kurczę, ile to ma życia? Ty mówisz, że ona... Wiesz co? Dobra. Faktycznie nie jest tu bezpiecznie. Ja nie mam życia w ogóle. Wiesz, to dobra, ja też spadam. Nie wiem, czy nie popełniłem błędu. No leć stąd! Na dół! Uciekaj! No, ale mi się Dunder odpalił w ostatnim momencie. Co to się działo? Ale zastanawiam się, zobacz, czy to szło wejść. Co czy jest? Ty widzisz? Jo! Co ty widzisz? Widzę grilla. Ty widziałeś tego grilla, jak się rozglądałeś? Ale jakiego grilla? Ja jestem na dole. No grill! Rozsypany... O! Butelka mleczaka trzonowego. Co to odkryłeś? To ja widzę, no, butelkę. Ale a gdzie jest ty grilla w środku? Widzisz? Jest mleczak no, w środku. Po drugiej stronie stołu. Kurczę, grill. Ale to ty jesteś na stole jeszcze. Tak, i rozżarzone węgle tu są. To czemu mi mówisz, że uciekamy? Znaczy ja uciekam, bo mam jeden HP życia miałem, prawie mnie no zabiły tak, te pszczoły. No tak, ale to myślałem, że uciekamy, że skaczemy ze stołu na dół. O, tu śpi sobie jakaś pszczółka. Mleczak, ładnie. No, taka ucieczka, taka prawdziwa ucieczka, nie, że na pół gwizdka uciekamy. Dobra, znaczy ja bym chciał dostać się, wiesz co, na te rozgrzane węgle do tego grilla, ale nie wiem, czy tam jesteśmy w stanie się dostać. Chcesz się usmażyć? Czy ja dolecę? Czy ja bym jakieś jedzonko na krasnala byśmy weszli. Słuchaj, jakbyśmy weszli na tego krasnala, to może z tego krasnala da się wejść. Nie no, jak nic, zaznaczam to na mapie. Mhm. Żebyś wiedział, że to tu. A to tam masz tego grilla aż. To jak ty chcesz z tego stołu aż dojść na grilla?
No właśnie się zastanawiam, czy to jest możliwe. Ja jestem na tych. Na, widzisz, na okularkach. Mhm. Dobra, spróbuję. Uwaga. I lecę. Żeby nie zabrakło ci. Leć! Leć! Biała mewo, leć daleko stąd. Co to jest? Lecę, ty chyba się uda! Chyba się uda, tak! Gdzie ty tam masz to opadanie? Jestem! Przy rozżarzonych węglach! Czy to jest do złupania? O, nie jest surowiec. Do złupania. Żeby ja na ale tu chodzi pająk! Nie trafił. No właśnie, ale u ciebie czy na dole? Spalona trawa. Co? U mnie chodzi pająk. Ty, kurczę. a tu chyba czmiel śmierdziel, tak. Dobra. Wow! Jakaś mega ekstra larwa wyszła! Z tych... Wiesz co? Nie! Pogoniec! A ja chciałem tu pochodzić! Zginę? O, nie mogę tu zginąć. Muszę spać niżej, bo jak tu zginę, to mnie nie podniesiesz. Dobra, no, to tyle. To tyle ze zwiedzania. Spadam. Ale wiesz co? Jest opcja, żeby tam zrobić schodki. O. To jest towar na schody. Ty, bo on poszedł za tobą! Co żeś ty spadł? Tu... Spadł? Nie wiem, czy spadł. Stoi u góry, ale nie, na górze że... jest. Spokojnie, to myślisz, że nie zejdzie do nas? Nie. To ja bym mógł do niego, wiesz, snajpić z łuku, znaczy z kuszy. Ale kto podniesie wtedy jego trupa? No, schodki wybudować. Ja nie mam picia, kurczę, bo tu jest trawa, może będzie jakieś picie. Bo tu jest dość, myślę, że tak, no dałoby radę wybudować. Ale ze stołu daje radę wejść też, by the way, nie? No tylko, że musisz na stół i tam całą drogę, a tak byś miał już gotowe tu wejście. A słuchaj, a schodki chyba, mamy tutaj surowce na schody, nie? Żeby pobudować? Tak, dużo tego no jest. No to dawaj, budujemy schody, jasne, ja jestem za. Tylko wiesz co, to grilla zróbmy od razu, może w to i jakieś leżanki, dobra, żeby sobie mieć. A ty zabrałeś te jedzenie, które tam usmażyłem? Mrówka czarna zabrała. Wszystkie? No wszystko, jak ona bierze, to bierze wszystko, nie bierze jeńców. O... Ale jest szansa, że... Bo ja zamontowałem kolejne, więc jest szansa, że jeszcze nie podniosła tych następnych. Dobra. No to co, może tam... być... Tak byś podniósł jedzenie całe, to by było spoko. Ja bym tu zrobił nam te... Jak to podniósł jedzenie? Skąd myślałem, że tam jedzenie? Idziesz. No myślałem, że idziesz tam, gdzie to jedzenie mieliśmy. A gdzie, gdzie mieliśmy mamy... jedzenie? Masz koniczynę? Nie. To może i nie być. Ale miałeś grilla robić, a nie leżankę? Chyba, że chcesz przenocować tu. Chciałem przenocować też. I tam, wiesz, punkt odrodzenia mieć i tak dalej. A sucha trawa, to jest łatwe. Akurat jest. A to ty to jest jakieś polowanie jeszcze by się przydało, bo tu żadnych robali chyba nie ma takich do jedzenia. Czy ja mam coś do jedzenia surowe? Wiesz co? Ja nie mam nic do jedzenia, niestety. Kurczę, gdzie to te robale? Słuchaj, a czy możemy zrobić jakąś... Czekaj. Jakiś zbiornik, pojemnik? Kurde, też koniczyna. Aj, sznur. Widzę, ole. Woda jest tu niedaleko. O, są dwie krople wody. Gdzie? No tu niedaleko. Dobra. To koło mnie jedną biorę jedną. Czekaj, a to widzisz jeszcze jedną? Hydration is the key to performance. Czekaj, chyba spadła właśnie. Nie widzę jej już. Tu jest jeszcze jedna. Jakbyś chciał. To weź się odrzuć, tylko tu masz... Nie strzelaj, tylko kurczę, uderz. Ale ty i tak podnoszę, a jest, wiesz... No to widzisz już, gdzie to ona jest. O. No nad tobą. Tutaj, dobra. Wystarczy uderzyć w dźbło, zobacz, spada. No ale to łuk też podnosisz, to. No. Łuk dobra, podnosisz? Leci. No. A, no pytacie... To... Ja też jeszcze odpowiem na pytanie w komentarzach przy okazji. Bo widziałem pytanie, dlaczego mamy menzurkę przypisaną do quick slotów? Ja odpowiem, dlaczego ja mam przypisaną menzurkę do quick slotów. No. Ponieważ jak podnoszę często wodę, to mam na szybkim slocie i teraz mogę właśnie do menzurki sobie szybko dodać wodę i nie muszę ciągle przełączać. Więc jak chcesz szybko to tak wypić samo, wodę, to też pod też mi wygodnie, no, żeby nie wchodzić co chwilę do ekwipunku. Tak, jest to dla wygody, no. Ustawisz tam początek schodów, bo mam już łodygi. Ja mam budować? Myślałem, że ty jesteś dzisiaj budowniczym, tak się tutaj... Opatrz, to będzie jeszcze więcej wody. O, ile to jest wody. Jest wody, no. Dobra, to zaraz się zajmiemy. Ale to czemu teraz ją zrzucasz już? Bo ja biorę do menzurki ją na później. No ja też bym wziął sobie do niej, tylko... No, o, patrz co to jest. Dobra, już, czekaj. Marmurek. Myślisz, że tu będzie najłatwiej? Bo zobacz, bo tam są jeszcze... To trzeba. No mi się wydaje, że tam koło pająka było coś takiego, tylko to było prosto na pająka. Ale pająko chodzi po całym terenie. Aha, tutaj może. Się... Tutaj, tu bym powiedział, że gdzieś. A spójrz, a... No, jakoś. Może... Bo tutaj jest takie jakby niższe wejście. Tylko szukam, wydaje gdzie mi się, jest teraz... że tam, gdzie biegałeś koło pająka... No... Bo tu by można było też... O, bo tu już jest pierwszy kamień gotowy. Tylko znowu, to nie wiem, czy nie chodzi o ten śmierdziel. Dobra, trust me.
Trust. Czy co myślisz tam trust, budujesz? Trust bo to jakbyśmy zaczęli, to już mamy jeden kamień wyżej mamy. W sensie już jeden kamień jesteśmy, no ale dobra. Ale co, że tam masz wejść na kamień? No patrz, gdzie ty jesteś? Jestem. No to chodź. Aha, patrz. No i co? Tu. No. Jakby szło od tego kamienia tak budować. A może tu? Bo zaraz, to nademną? To samo, tylko w drugą stronę, zobacz. Tutaj też. Albo to samo w drugą. No, tutaj, no. Tylko czy tylko... A kamień nie może być punktem startowym? Nie. No a, właśnie. No to wtedy nie. I tak nie trzeba od ziemi. No. I tak trzeba od ziemi się rozwiązało. Czekaj, staram się to ustawić dobra. Tak, żeby było jak najwyżej. O. O! Myślę, że tak. Okej. Okay. Co ty na to? A pamiętaj, że to jeszcze trawa. Dobra, no trawy to nam nie brakuje, to ja tutaj łodygi poukładam. To ja tu zrzucam łodygę i biorę się za cięcie trawy. Czekaj, chodź tu mszyca. Nie włókno roślinne. No, włókna roślinne przesadzacie. To mam to, wydaje mi się... A, koniczyny, tylko wiesz co, jeszcze podniosę to. Science! Ale faktycznie, jak mówisz, że masz grzyby, to tam grzybami też znaczy, jeszcze da radę. Znaczy, widziałem, że jest grzyb, ale nie wziąłem go. A, to nie to. Widziałem, że jest grzyb, ale go nie brałem. Jedna leżanka nam starczy, nie? Jedna, no. Już wiemy, że jedna, tak? Już wiemy, że nie więcej. I musimy się powymieniać przedmiotami, bo ja mam też pełne staki, kurde, wszędzie. No ale podoba mi się ten taki survival... Gdzie to jest ta nasza... Jesteś koło leżanki, tak? Jestem koło niej, tak. Podoba mi się ten nasz survival na zasadzie, że... W dziczy. Radzimy sobie z dala od domu, no. A właśnie, tak. To punkt odrodzenia. Że nie, że musisz wrócić i tak dalej, tylko prawdziwy survival. A, właśnie przyniosłem rzeczy. No dobra. No. To dokończysz, tak, ten punkt lokalizacyjny? Dokończę. Bo pytałem, czy masz surowce. Nie, to nie, te włókna. Dobra, tak stoi. Byś ściągnął. Jak sobie go oznaczymy? No to jest leżanka, to dom, ale jaki kolor tego domu tutaj? Coś, co ci się z daleką podróżą kojarzy. A, dom! To znaczy kolor. Jaki kolor domu tutaj? Tu jest co? Węgiel. To może przy węglu to szary dom? A może, no. Będzie szary się pamiętało, dom, no. Że to szary dom. O kurczę, ale faktycznie czuję się jak w takiej prawdziwej dziczy. Już wyprawa. Moglibyśmy pójść spać w razie. A, no tak, pójść która spać. Która jest godzina? Głodny i pić mi się też chce, powoli, więc... tylko... A, to nie idealnie. Będę pił. A myślę, tylko, żeś... że nie chcesz sobie manierki uzupełnić, może? Mam dwa łyki. Spokojnie. No dobra, to tak wiesz. No dobra. A, no to mszyce, a to możemy na rano, jak wstaniemy na przykład. No tak, wypadek. Tak, żeby teraz nie jeść, pójść sobie spać, tu jeszcze trochę jest wody. No to dobra, to, no właśnie tak, więc myślę, że sobie uzupełnisz na maksa manierkę i można... Czy na maksa to po drodze mogę, no tutaj wziąłem jedno, bo była przy okazji. Dobra, to idę do ciebie. Na maksa to tak w sumie w twoim stylu, nie? Tak. Na maksa, no, w sumie. Tak, ale tu jest, wiesz co, tu jest niesamowicie spokojnie, to mnie fascynuje. No, tu nie ma żadnych... podoba mi się to. Oby. Jest dobre miejsce na drugą bazę. Okaże się, że to po prostu w nocy jest tak spokojnie. To co? Pająk tu nie spada. Jestem. Możemy spanko, iść spać. Spanko, tak? No. O 8 się obudzimy, trochę późno, ale będzie przynajmniej jasno do eksploracji tego cholernego grilla. I budowy tych schodów. Ale to ładnie tu wyskoczyło, no. Tak. Mamy misję. Dobra. Mamy misję. A, full jedzenie, explore. Picie. A, właśnie. Ja bym od ciebie jedzenie wziął. A, właśnie, to te. No. To już to odpalamy grilla. Oj, co ja wziąłem do ręki? O, ile to jest kropelek w okolicy. A, bo ty jeszcze nie wrzuciłeś na grilla tego jedzenia. Nie, no ale to tam się chwilę robi. Tu nie mam rówek, więc chyba powinno być git. Oj. Słuchaj, chodź się powełniamy może rzeczami. Zaraz żebyśmy robimy ustalili porządki, no. Co i jak, co ty masz, co ja mam. Ja tylko się napiję. Co to jest to? Pyłek wyrzuciłeś? A to nie, to chyba spadło, albo z pszczół. No ja mam, mogę tak. Piórka. Kruchy kwarcyt i marmur ci odrzucę. Dobra, wyrzuć. Bo ja zbieram. No, cyk. Kamienie nie wiem, czy są nam w ogóle potrzebne. Nie, wywal kamienie. Mam pajęcze włókno. Nie wiem, czy, ale to 10. Mam meszek z mszycy i meszek z ten biały. I czerwony i biały. Masz jakiś mam meszek? Mam 50 czerwonego meszku. Mam piórka. Mogę wziąć trochę grzybiczej narośli. Mam 7, jak masz stack jakiś niepełny. Kawałek grzyba mi się nie przyda. Grzybicze narośli mam 11. Dodawaj, to się tylko gdzieś w innym to miejscu to wywalę. To się uzupełnimy, no. Gdzie to jest? Grzybicza narośl, tu jest... Bo mam 7, to akurat dopchnie. O tak, dobra. To mi się nie przyda. A podniosłeś? Tak. Dobra, to upuszczę. To jest spoko. Nie wiem, czy gruczoł kwasowy trzymać, czy nie. Mam trzymaj. Też, gruczoł kwasowy się przyda, zdecydowanie. Pajęcz... No to ja w sumie mam dużo slotów.
To ja mam pełny ekwipunek, to ci po prostu coś rzucę. Na przykład pyłek ci dam, o, jad ci dam, coś pająka, bo ty lubisz pająka. O, dużo pająka ci dam. Dobra, o, to chyba wystarczy. To dobra, to ja pójdę po konieczny na wszelki wypadek, no i przyniosę zaraz... O, kawałek grzyba. Czekaj, co to tak? A to pszczoła taki cień rzuca. A, jedzenie nie podniosłem, gdzie jest to jedzenie? O, jedzenie, właśnie. Słusznie, no, na grillu. Można zjeść z grilla, pamiętaj. Ej. Też od razu, no, bezpośrednio. No. Dobra. Wezmę tak. Ja nie tak. mam w ogóle nic, w sensie nie mam nawet leczenia, nic, zero. Mam tylko batoniki teraz, więc jest trochę niebezpiecznie. Nawet nie mam żadnych leczących bandaży. Coś tu chodzi? Nic. A nie, to pszczoła lata chyba. A chyba o nie, tu widzę, nie ale to miałem szczęście. Pająk? Gdzieś niedaleko nas jest pająk, no. Tam on gdzie tam chodziłem. Łazi. Ale to wiesz, jakieś Kubany. Zbierałem rzeczy w nocy i koło niego biegałem. Jestem ciekaw, czy ten murek właśnie skrywa też jakieś szczeliny, które ma, wiesz, jakieś tajne przejścia są, czy coś. Przyniosę zaraz jakiś łodyg, różnych dobra. Dziwnych innych rzeczy. To ja idę dalej budować schody. Gdzie one w ogóle są? Od razu wspomnę tylko, że widzę, że przedmiot uszkodzony. Nie, nie, to jakby ktoś oglądał, dlaczego nie zwracam uwagi na to. Nie mamy czym naprawić w tej chwili. Ale jakby się okazało, że będzie co innego potrzebne, to Staszek będzie rąbał tego typu rzeczy. Wezmę grzyby rąbać. Do jedzenia na wszelki wypadek. Weź. Lubię rąbać. To nic więcej nie ma? No nie ma. Koniec? Łodyg? A wiesz co, najwięcej a nie, to trawy łodyg teraz jest dużo. To wiesz, łodygi niosę i zaraz będę trawę tam rąbał obok trawę siebie. Tam przynoś, a nie łodygi. Teraz trawa jest potrzebna. Latanie też sobie jedno od razu wezmę. To sam sobie zacznę zbierać te łodygi, zbieraj, te trawę, też. Bo tu widzę, że priorytety się zmieniły. Się, no. Wiesz, ja sobie patrzę, co tu jest, nie, myślę, że może puchatą rzęskę mniszka albo coś dorwę. No to i jedną wiemy, gdzie jest, tak? Ta super rzęska mniszka, jedna. A to tak. Znalazłeś. Dobra, lecę do ciebie z towarem. Dzieło wspólnego żywota. Które Jezus. Nie, ale to już... Da radę? Już da radę, już da radę. No to ja się tutaj męczę. Dobra, jest! No i ale zobacz. Ale rzeczywiście spalona ziemia, jak taka pożoga trochę. Teraz już rozumiem, co miałeś na myśli, mówiąc o tym grillu. Tak. A to te przypalone źdźbła idzie rąbać. Tak, da się zniszczyć, ale on nic, nikt nie wyskoczy. Uważaj, spalona... bo tutaj mogą wyskoczyć larwy jakieś. A ja próbuję zbadać, czy jest tu jakiś surowiec do zebrania. Czy ten popiół idzie podnieść? Popiół nie ma kopania. A ten węgiel? Ty, czerwie tutaj są! Chcemy zobaczyć, co tutaj... A, wiesz co, to będzie larwa pewnie, nie czerw. No właśnie, bo to różne rzeczy mogą wyskoczyć. Ja tu widzę naukę i jedzenie gdzieś chodzące, słyszałem. Jo, czekaj, jest coś nowego! Tylko jest? Ja chcę zeskanować, gdzie? Ucieka mi... A, to żyjące coś. Skarabeusz! O, jak zabijemy, to szczęście będzie, tak? Czy jak to działało? Gorące jo, źródło ucieka. Węgla. Węgiel drzewny, to brzmi jak surowiec, kurczę. No, ale ten... Ale skarabeł... A, to jest do walki. Skwierczenie! Co skwierczenie? Skwierczenie, taki efekt. No, skarabeusz jest ten... do wykopania z podziemi. Skarabeusz. A, to co mówiłeś, tak? No. O, jak to jest gorąco! Ty, to już wiem, o co chodzi! A, gdzieś pamiętasz, mieliśmy mutację, tę miętówkę czy coś? Tak, odpalamy, chyba, no. Miętówka, czekaj. Miętówka, a ja mam tarczę świeżości. Ochrona przed spiekotą. Morska młodzież mi się nie przyda. Gdzie jest tarcza świeżości? O, jest. Ale wiesz co? Jest ochrona przed spiekotą, ale Gucio daje. Ale z drugiej strony wiem, że ja mam to jeszcze ten. Ja mam jeszcze odznakę toksykologiczną, ale ona też nie daje odporności. Kurczę, ten skarabeusz nie daje mi spokoju, bo on szybko chodzi. Jest chyba do wykopania z podziemi, tak? Tutaj chodzą te różne rzeczy. O, jakie tam okularki widać. Ale jak tu jest gorąco. Przejdę jeszcze drugą stronę zobaczę. To jak zrobić odporność na gorąco? A pewnie jest taki strój. Tylko z kogo? A może z tego skarabeusza? Skarabeusza? Będzie. Albo z tej larwy. Skoro on to biega? Gdzie ty jesteś? Powinniśmy być obok siebie. Ja bym chciał ja za tobą biegam. Oj, jest rzeczywiście larwa, ale to jest jakaś nowa larwa. To chodź, a zeskanuj ją, jak możesz. A jest. Larwa złej Biedronki? Biedronki. No. A zobaczycie jej odporności? Od razu byśmy zobaczyli. A myślę, że atakować. Dane. Tak, za chwilę będę atakował. Zobacz dane, no. Pójdę. Czekaj, gdzie jest larwa złej Biedronki? Czarna wdowa, komar tygrysi, czarna wdowa, trzeci. I co? Kłucie i świeże. To jest słabości? No, kłucie i świeże. Dobra, świetnie, atakuje.
No, a czekaj, a skarabeusz gdzie jest jeszcze w takim razie? Skarabeusz. Świeże, słone, pikantne, kwaśne. Nieszkodliwe małe stworzonko. Po zabiciu wyrzuca migoczącą skorupę. I co, rzeczywiście... Ja już atakuję. Właśnie widzę, że Magasz? Się bawisz. Kłucie, dużo ma życia, czy nie? Z łuki. No trochę tak. Stwierdzenie. Właśnie nie pamiętam, czy łuk to jest kłucie, czy to jest tak. Jako ost... Znaczy, kłucie. Tam, czy coś jeszcze miałeś takiego. Kłucie, kłucie. Dobra. Dobra, i zobaczmy, co, jest, co z niej wypada. Nic. Gruczoł kwasowy, kolec larwy, ale dużo tego wypada przynajmniej. Myślałem, że wypadnie nowy surowiec. O. Ale zbadajmy ten temat, bo mam wrażenie, no. Że tu będziemy mieli... Wiesz co? To mi się mega kojarzy z... kamień wyżej jakiś, no, z czym? Kurczę... Nie wiem, czy dobrze łączę kropki, ale wiesz, że mamy do zbudowania piec i tak mówiłem, że musimy znaleźć coś, jakiś surowiec do budowy pieca, że bo... To jest pająk! Pod grillem jest pająk. Że i skoro jesteśmy przy rzeczach, które wyglądają jak piec, no bo grill, piec, rozgrzane węgle... O, chyba larwa tu biega. Tak, tak. Dziabaj ją. Ajajajajajajaj, nie mam leczenia. O, ale mnie jedzie. Wiesz, jak coś mamy blisko punktu odrodzenia i dojście już teraz to na górę. O Jezu, nie miałem obrony! Obrona mi się skończyła. Uciekam. Leżę. Dobra. Uff, ale nie mam leczenia. Jezak, fatalnie. Mogę zebrać, bo wtedy nie będziesz miał staków zepsutych. Zbierz no właśnie z niej te rzeczy. Plus 4 gruczoły kwasowe, plus 4 kolce larwy. Słuchaj, jak to sra surowcami niesamowicie. Jok, pod tym pięknie. Względem warto. Co to leży tu? A nie, to jest nic. Wiesz co, ale jest taki problem, że chyba będziemy musieli wrócić jednak do domu. Ja nie mam nic do leczenia. Totalnie. Czy wiesz, ja myślę, że chyba, że chciałeś tutaj tyrolkę budować do domu, ale to chyba stąd nie to zostało. Nie mamy bardziej. Jedwabiu. No. Ale ciekawe jest to, że jest ochrona przed spiekotą. Ale tu nie ma żadnego surowca. No dobra, to myślę, że w tym momencie będziemy mogli nasze dzisiejsze działania tutaj zamknąć. Myślisz? No bo to i tak, co chcieliśmy wbić, to się udało wbić, ewentualnie skarabeusza kiedyś, ale to najwyżej jak wrócimy... A skąd skarabeusz? Był z podziemi? On zakopał się pod ziemią przed chwilą, ale... A to łaziło tak pod ziemią sobie, jak czerwie? Nie, on chodził jak te zielone mszyce, czy jak im tam. On wygląda jak mszyca, tylko taka dwa razy szybsza. Okej. Okay. Dobra. Co widzisz? Okay. Potrzebuję... podmienienie. Przez kogo? Przez ciebie. Tak uważaj, bo tu będziesz skwierczał. Znaczy nie, ale... A. Słuchaj, bo chciałem szybko podbić i zobaczyć, czy mogę węgiel rozgrzany zebrać. I mogę. Mm. Więc ja mam misję. Chcę zebrać kawałek rozgrzanego węgla, zanim mnie totalnie skwierczy. Czekaj, ale skwierczenie tu jest wysokie. Tak. Podejść? Musisz szybko zobaczyć, czy cię nie zeżre przy okazji. Dopóki się pasek nie wypełni skwierczenia, to... Tylko wiesz, a ma odrodzenie. No nie, on się szybko. Ja nie wiem, czy odrodzenie zapisałem na tamtym punkcie. Ja nie jestem w stanie chyba... Jak leci! Leci HP? Wow. Aha, czekaj, bo to nie zabija HP, mnie od razu skwierczenie. Nie, spróbuj. Najpierw HP, dobra. 5-4 sekundy. Zobacz, niech HP się naładuje. HP leci mocno, jak coś tam mam punkt odrodzenia, nie? To więc dobra, uciekam. Dobra, uciekamy. Uciekam. Okay, dzięki. Wow. O kurcze. Wow. Słuchaj, ale... To było. Słuchaj, to ja rozumiem, to ten rozgrzany węgiel, te rozgrzane węgielki, te, które są czerwone, to z nich można zbierać surowiec. To z nich można zbierać ten smutek na poziomie drugim potrzebnym. To chyba trzeba mieć jakieś też odpowiednie... Odporności, żeby to tylko się przygotować. No dobra, to z tym widokiem się tutaj dzisiaj żegnam, ale i tak podoba mi się. To co lubię najbardziej, eksploracja. Nie brakowało nam tego. Tak, odkryliśmy stół, łopatę i jeszcze grilla, więc jest nieźle. No, więc widzimy się niebawem u Staszka w kolejnym odcinku. Jutro. A tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Corlight. A także Dark Staszek. Trzymajcie się. Hej, hej. Na razie!